No i przydarzyło mi się to, co myślałem, że przy tak niskim przebiegu mojego Preysa nie będzie dotyczyć, czyli usterka silnika, napraw pojazd. Ponoć typowa bolączka silników 1.5 HDI koncernu Stellantis, który polega na tym, że psuje się system AdBlue. A teraz szybka zmiana i już jesteśmy w Preysie, ale takim, który jest w pełni sprawny. A o co konkretnie chodzi? Otóż, kiedy wprowadził Volkswagen silnik 2.0 TDI, wiele osób mówiło, że 1.9 to był silnik 2.0, to jest do niczego. I owszem, może nie jest ten silnik 2.0 tak doskonały, jak był 1.9, ale to też dobry silnik. I ja po cichu liczę na to, że z moim 1.5 HDI w moim Preysie będzie tak samo jak z 1.6 HDI wcześniej, czyli może nie jest to tak dobry silnik jak 1.6 HDI, ale też ma swoje zalety. Czytałem ostatnio w internecie, że lubi się psuć system oczyszczania spalin, czyli wszelkie rzeczy związane z AdBlue, wtryskiwacz, komputer, dozownik, cholera wie co tam jeszcze jest, że to zalewa DPF-a, inne takie rzeczy. Ale no, liczyłem na to, że przy 13 tysiącach kilometrów mojego Preysa to ominie. Jednak nie ominęło i tak mój Preys trafił na naprawę gwarancyjną. Mam nadzieję, że w miarę sprawnie zostanie ona wykonana. A ja w ramach samochodu zastępczego dostałem na kilka dni od Toyota Care takiego Preysa. Niby to samo, ale jednak nie to samo, bo ten samochód to jest wersja krótka z dokładnie tym samym silnikiem. No i dzisiaj w ramach takiego krótkiego teściku, krótkiej prezentacji powiem Wam parę słów o tym samochodzie. Zacznijmy więc od nadwozia. Przede wszystkim jest ono w ładnym kolorze. O ile w ogóle można o szarym powiedzieć, że jest ładny, ale na pewno lepszym niż mój, bo nie jest czarny. Czarny to najgorszy możliwy kolor na samochód. Jest o 35 cm krótszy i to od razu widać. Ten samochód ma zupełnie inne proporcje. Wydaje się być bardziej taką beczuszką, mniej takim busikiem. Jest mały, krótki, wydaje się być zwinny, znacznie zwinniejszy, ale to nie do końca prawda, o czym opowiem Wam, jak będziemy sobie nim jechać. Podobnie jak mój Preys, jest to wersja biznes, zatem wersja średnia wyposażenia. Przy czym w przeciwieństwie do mojego Preysa nie ma tutaj wielu dodatków, nie ma alufelg, nie ma przyciemnionych szyb, nie ma relingów, nie ma listwy chromowanej na tylnym zderzaku, co zaraz zobaczycie. Ale dzięki temu, że jest inny kolor, to ten samochód naprawdę prezentuje się, no, po prostu moim zdaniem trochę bardziej atrakcyjnie. Chociaż czarny jak jest czysty, wygląda spoko, tylko kiedy czarny jest czysty? 10 minut po umyciu. Ale przejdźmy do konkretów. Ponieważ jest to samochód rocznikowo młodszy od mojego, to znajdziemy tu już pewne różnice. O jeden rok młodszy, bo jest to rok 21, już pełny. Mój samochód jest z grudnia 2020 i nie znajdziemy tutaj już pełnej osłony tej szyny, tylko taką szczątkową, na dodatek nielakierowaną. Moim zdaniem wygląda to słabo i jest to oszczędność, której nie jestem w stanie uzasadnić. Poza tym, no, taka listwa, trochę to wygląda jak w Volkswagenie T4 i nie przystaje to, wydaje mi się, już dzisiejszemu kombiwanowi, zwłaszcza, że poprzednia generacja Citroena miała to bardzo fajnie ukryte po prostu pod tylną szybą i tak bardzo nie rzucało się to w oczy. Mnie się to nie podoba, tutaj jest zdecydowanie minus. No, widzicie brak tej listwy i charakterystyczną rzecz dla większości obecnie Toyot, czarne tło znaczka Toyota. On nie jest już naklejony po prostu. U mnie oczywiście też jest to tło czarne, ale wynika to po prostu z tego, że jest taki kolor. Jedna rzecz, która mnie zaskakuje, ale to prawdopodobnie jest już inwencja dealera Romanowski, od którego mam ten samochód, hashtag niesponsorowane, to spoiler, który znajduje się tu na krawędzi tylnej klapy. On mi się bardzo podoba i ja bardzo chciałem sobie założyć taki spoiler do swojego auta, ale mając ten samochód przez zaledwie dwa dni, kiedy go musiałem przed chwileczką umyć, żeby w miarę ładnie wyglądał do tego nagrania, to doszedłem do wniosku, że jednak ten spoiler jest szalenie niewygodny, bo trzeba tą klapę myć praktycznie na dwa razy, zatem lepiej jak go nie ma. A co pod klapą? Pod klapą znajdziemy pierwsze, a właściwie jedyne, największe różnice. Bo po pierwsze, mamy tutaj 35 cm mniej bagażnika. Po drugie, nie mamy tutaj, zróbmy sobie szeroki kąt, nie mamy tutaj dodatkowych dwóch foteli. A po trzecie, zamiast rolety mamy tutaj półkę, sztywną półkę, która ma, jak widzicie, dwa poziomy, na których można ją zawiesić. I ta półka też z jednej strony może trochę zwiększa praktyczność, z drugiej strony pozbycie się jej nastręcza trochę trudności. No i co z nią teraz zrobić? Nieważne. Tak to wygląda.
zwraca uwagę to, że przy 45 tysiącach kilometrów przebiegu tego egzemplarza ma on już strasznie scharatane plastiki, strasznie scharatane też te metalowe plecy siedzeń. Mój samochód w porównaniu z tym przy 13 tysiącach wygląda jak nowy, no ale z drugiej strony mój samochód nigdy nie pracował w ciągu tych swoich 13 tysięcy kilometrów, woził po prostu wcześniej jakąś brygadę, a później moją rodzinkę, więc wygląda pod tym względem na pewno na mniej zużyty. I tak naprawdę na tym się te różnice kończą. Różnica w pojemności bagażnika to jest tyle, ile w tej chwili widzicie. Różnica w długości to jest jedyna wartość, którą zapamiętałem z mojego wielkiego testu kombiwanów, 35 cm. No i jest też różnica w rozstawie osi, którą też w tej chwili widzicie. Wnętrze jest kompletnie bez różnicy, natomiast zwrócę Wam uwagę na to, że przy 45 tysiącach kilometrów we wnętrzu tego samochodu widać trochę zużycia. Trochę więcej niż bym się spodziewał, ale wynika to zapewne z tego, że to jest właśnie samochód testowy, samochód, który jest użyczany różnym kierowcom przez salon Toyoty. No i tak, mamy bardzo brudne tylne siedzenia. Mamy wyrozpinaną całkiem tapicerkę siedzenia kierowcy, co wynika z tego, że ktoś prawdopodobnie wsiadając oparł się za mocno na podłokietniku i go złamał, przez co musiał on być zdemontowany. On w tym momencie nie ma go tutaj i to jest rzecz, która strasznie irytuje, bo jak wsiadam i się opieram, to już kilka razy tak sobie prawie, że wywróciłem się w tą dużą przestrzeń, która jest między siedzeniami. Poza tym zwróciłem uwagę na to, że jest strasznie wyślizgana deska, chyba że ona jest po prostu naplakowana i wygląda to okropnie. Ja już dawno nie plakuję w swoich samochodach. Tutaj poniżej zegarów jest taka szczelina, więc ktoś pewnie po coś rozbierał tą deskę. Niewykluczone, że ktoś się dostawał do zegarów, bo jak się przyjrzycie tarczy prędkościomierza, nie wiem czy to widać, powiększymy sobie to teraz. O, to widzicie tu takie półkole. Te wskazówki po odpaleniu auta czasami robią obrót. Nie wiem, co jakiś czas mają formę takiego jakby pewnie resetu. I tył wskazówki musi dotykać do tarczy i drapać ją. Ktoś pewnie rozbierał po coś te liczniki, może przepaliła się żarówka. Nie złożył tego starannie i niestety tutaj widzimy już tego efekty w postaci porysowanej tarczy prędkościomierza. Następna rzecz, która się mi rzuciła w oczy, to to, że ekran, który nie jest zabezpieczony folią, jest matowy, ale po 45 tysiącach nie widać na nim żadnych rys. To zdecydowanie na plus. Ja swój ekran mam zabezpieczony folią, więc tym bardziej to zabezpieczenie występuje. No i jeśli miałbym tak jeszcze coś wymyślić tutaj, to chyba tak naprawdę zaproszę Was po prostu na krótką przejażdżkę i zakończenie tej małej, krótkiej prezentacji ProAce'a City Verso w krótkiej wersji nadwoziowej. Tak się złożyło, że samochód, którym dysponuję w tej chwili, ma dokładnie ten sam zespół napędowy co moje auto, czyli 130-konny 1.5 HDI z 6-biegowym manualem i ma 45 tysięcy kilometrów przebiegu. Różnice, bo o tym jak się zasadniczo jeździ ProAce'em opowiem Wam w dłuższym teście mojego samochodu, pewnie już za kilka miesięcy, są przede wszystkim takie, że po 45 tysiącach ciągle innych kierowców, no bo jest to samochód zastępczy w serwisie, więc ten samochód ma ciągle innego kierowcę. ProAce City Verso 1.5 HDI ma zdecydowanie odczuwalnie mniej precyzyjnie pracującą skrzynię biegów, znaczy drążek ma mniej precyzyjne drogi, chodzi jakoś tak bardzo lekko. Dawniej się mówiło takim nie do końca cenzuralnym porównaniem, jak to zmieniają się biegi w samochodach francuskich z większym przebiegiem, no i właśnie tak trochę jest z tym ProAce'em. Oczywiście precyzja jest, nie ma tak, żeby się nie trafiło we właściwy bieg, ale odczuwa się bardzo różnicę pomiędzy moim samochodem a tym. Następna różnica, i to już wynikająca z konstrukcji tego samochodu, to różnica w prowadzeniu tego auta w stosunku do wersji dłuższej. Różnica w rozstawie osi może nie jest jakoś przesadnie wielka, w długości również, ani w masie, ale mimo wszystko ten samochód prowadzi się zupełnie inaczej. Na szybszych łukach nie mamy w ogóle poczucia, że jest to auto ciężkie, że ma ten duży odwłok. On się prowadzi dużo bardziej precyzyjnie, no i jest też zestrojone zawieszenie, w związku z tym krótszym rozstawem osi to zawieszenie sprawia wrażenie, bo ono pewnie jest zestrojone dokładnie tak samo, ale sprawia wrażenie dużo bardziej sztywnego. To znaczy, mój ProAce jest bardziej komfortowy, bardziej miękki, bardziej płynie, tak już jak taka limuzyna.
jak na kombiwana. Natomiast tutaj mamy takiego krótkiego kombiwanika, który jest bardziej do pracy. Zastanawiam się też, czy nie ma tutaj trochę innych sprężyn, bo moje auto ma dość wysoko podniesiony tył. No inna sprawa, że nigdy nic nie woziło, to może też wynika z tego. A ten samochód pewnie regularnie, jak już ktoś go pożycza, no to pewnie przez kilka dni musi popracować, nieraz pewnie dosyć ciężko. Tak czy inaczej, prowadzenie jest, myślę, na plus, bo ten samochód jest bezpieczniejszy przez to, że ten tył nie ucieknie. Oczywiście tu i tak jest elektronika, która i tak go złapie, ale na komforcie to krótsze nadwozie traci. Zatem nieco inne prowadzenie, zdecydowanie gorsza charakterystyka drążka zmiany biegów. Na plus, i to jest dla mnie duże zaskoczenie, nawet pisałem mojemu mechanikowi, że może to ma jakiś związek z tą usterką systemu AdBlue, która przetrafiła się mojemu samochodowi, jest spalanie, bo ten samochód pali wyraźnie mniej niż wersja długa. Mówiąc wyraźnie mniej, przy bardzo podobnym charakterze mojej jazdy, właściwie identycznym chyba jak w przypadku mojego samochodu, tutaj mamy spalanie o 0,7 do litra mniej na 100 km według komputera pokładowego, który w Toyotach, w Citroenach w tym przypadku tak naprawdę minimalnie oszukuje. No i myślę, że chyba nie będę przeciągał. Więcej informacji na temat ProAce'a zobaczycie w pełnym teście mojego samochodu, który pojawi się wkrótce. A na razie Wam bardzo dziękuję za ten krótki teścik, za to krótkie spotkanie i do zobaczenia.